Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Dziś na moim kanale nowość, ponieważ jest to pierwszy taki film na moim kanale, który nazywa się Wasze założenia na mój temat. Jakiś czas temu prosiłam Was, żebyście pisali mi w komentarzach na YouTubie pod różnymi filmami i od razu też chciałam Was przeprosić za tą przerwę, ponieważ trochę jakby życiowo pewnych spraw nie ogarniam i YouTube po prostu musiał zejść na drugi plan, ale kto jest ze mną na bieżąco wie, co się dzieje w moim życiu, więc tak to po prostu teraz wygląda, będzie lepiej. No i okej, czytam pierwsze założenie od Kingi. Wydaje mi się, że pomimo tego, że wyglądasz na skrytą osobę, to jesteś mega odważna. Uważam, że jesteś bardzo odpowiedzialna, miła i spokojna. Wyglądasz również na bardzo sympatyczną osobę. Bardzo Cię polubiłam, pozdrawiam. Ogółem w ogóle bardzo miły komentarz, także bardzo dziękuję. Wyglądam i chyba jestem skrytą osobą. Tak mi się wydaje, że no ja jakby nie daję na tacy wszystkiego. Nie mówię jakby wszystkiego o sobie i jestem odważna, tak, w wielu sprawach jestem odważna, ale nie jakoś tak niesamowicie odważna. Po prostu wydaje mi się, że tak raczej w normie. I też chciałam tutaj zaznaczyć taką ważną rzecz. Jak oglądacie kogoś na YouTubie, to dany YouTuber pokazuje Wam, dany twórca, pokazuje Wam we vlogu jakieś 10-15 minut ze swojego życia. I bardzo... jakby potrafi to być mylne, kiedy widzimy kogoś uśmiechniętego na vlogu, to wydaje się, że ta osoba jest cały czas taka. Słuchajcie, to jest tylko 10-15 minut z jednego dnia bądź z kilku dni skręcone, zmontowane i ja będę mówić o sobie. Ja mam tak, że ja nie uśmiecham się non-stop. Są dni po prostu, kiedy w ogóle nie mam ochoty się uśmiechać, tak? A mimo tego na YouTubie pokazuję Wam się z tej takiej radosnej strony, ponieważ uważam, że gdybym była cały czas przygnębiona na filmach, no to nikt by nie chciał mnie oglądać, bo to nie jest w żaden sposób ciekawe, motywujące, inspirujące. Ja Was chcę jakby moją pozytywną energią, którą mam w danym momencie, kiedy nagrywam, zarażać jakby, tak? Chcę wpływać na Was pozytywnie, dlatego ja bardzo często nagrywam właśnie, kiedy mam mega dobry humor. Są sytuacje, kiedy Wam mówię o jakichś ciężkich rzeczach, na przykład film, w którym prawie że się popłakałam, kiedy opowiadałam Wam, dlaczego drugi raz nie zdecydowałabym się na budowę domu. To powiedziałam Wam tam całą prawdę i to trochę był taki smutny film. Ogółem jestem bardzo pozytywną osobą, ale jak po prostu ktoś mi zobaczy z Was na drodze i zobaczy, że nie jestem uśmiechnięta, no to się nie zdziwcie, bo ja się cały czas nie uśmiecham, chociaż jestem raczej taką osobą uśmiechniętą, ale nie non-stop. Uważam, że jesteś bardzo odpowiedzialna, miła i spokojna. Miła jestem czasami, bo potrafię być też niemiła i też walczę z tym, żeby nie być taka niemiła, bo potrafię czasami być naprawdę niemiła. Spokojna. No nie wiem, czy jestem spokojna. Wydaje mi się, że czasami po prostu jakby nerwy biorą górę i się złoszczę, więc spokojna do czasu. Są pewne granice. Jestem odpowiedzialna? Tak. Oj, jestem bardzo odpowiedzialna. Jak mam jakieś zadanie, to biorę odpowiedzialność za to, czy w życiu w ogóle, jeżeli nie chodzi o zadania, ale o życie, to jestem bardzo odpowiedzialna. Wyglądam na sympatyczną osobę? No... wydaje mi się, że wyglądał na sympatyczną osobę. Kolejne założenie. Magdalena. Wydaje mi się, że jesteś dość skrytą kobietą, ale mimo wszystko mega pozytywną osobą. Kolejna osoba powiedziała tutaj, że jestem dosyć skryta, ponieważ na pewno widzicie, że ja pewnych tematów na YouTubie nie poruszam. Nie będę mówić wszystkiego. Wiele razy coś tam gdzieś mi siedzi w sercu, ale nie mogę tego po prostu powiedzieć. I... może dlatego macie takie wrażenie, że jestem trochę osobą skrytą, ale mimo wszystko mega pozytywną. Tak, wydaje mi się, że mój taki odbiór na YouTubie jest, że jestem pozytywną osobą i w życiu też jestem pozytywną osobą. Kolejne. Myślę, że jesteś niesamowicie zaradna i oszczędna. Bardzo szanujesz pieniądze, nie szastasz nimi na lewo i prawo. Jesteś oszczędna, ale na coś, co jest warte mnóstwo pieniędzy, jesteś w stanie te pieniądze wydać, więc umiesz nimi dysponować. Jesteś też bardzo skromna. Okej, podzielę to jakby na części. Jesteś niesamowicie zaradna i oszczędna.
zaradna jestem niesamowicie. Jestem tak zaradna, ten ostatni rok, kiedy ja musiałam być bardzo zaradna, to sama sobie uświadomiłam, że jestem niesamowicie zaradna, powiem nieskromnie. Ostatnie zdanie, jesteś też bardzo skromna. No ogółem raczej jestem skromna, ale czasami potrafię być nieskromna. Tak jak teraz Wam mówię, że nieskromnie powiem Wam, że jestem bardzo zaradna. Oszczędna, tak, jestem bardzo oszczędna. Bardzo szanujesz pieniądze? Oj, bardzo szanuję pieniądze. To wyniosłam ode mnie z domu, w domu, w którym się wychowałam, bardzo szanowało się pieniądze, nie szastało się nimi na lewo i prawo, więc zostałam bardzo z tym wdzięczna tego moim rodzicom, że zostałam nauczona szacunku do pieniędzy, ale czy jeżeli coś kosztuje bardzo dużo pieniędzy, to jestem w stanie te pieniądze na to wydać. Jeżeli coś jest faktycznie mi na przykład bardzo potrzebne, to potrafię wydać na coś więcej pieniędzy, natomiast też jest tak, że z racji, że jestem bardzo oszczędna, to kiedy poznałam mojego męża, to mój mąż troszeczkę mnie jakby wystopował w tym i pokazał mi, że jak na przykład wybieram aparat do nagrywania, to lepiej jest wybrać ten lepszy, bo faktycznie będzie mi się jakby lepiej na nim pracowało, lepiej nagrywało i że czasami jest lepiej więcej pieniędzy zainwestować, niż bym chciała, żeby mieć coś lepszego. I tutaj Kasia pisze: myślę, że lubisz być niezależna i nie lubisz prosić kogoś o pomoc. 100% prawda. Nie lubię prosić o pomoc. Jak ktoś mi mówi, że daj, pomogę ci, poniosę ci zakupy, to ja zawsze mówię nie, 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 ja sobie dam radę. Zawsze taka jestem. Po prostu też rodzice nauczyli mnie w życiu, że jeżeli potrafisz liczyć, to licz w życiu na siebie. Oczywiście są osoby pomocne, które pomagają. Natomiast ja po prostu jestem taka, że nie lubię korzystać z czyjejś pomocy. Też muszę w niektórych przypadkach jakby się zastanowić i pomyśleć sobie, okej, pozwolę temu komuś mi pomóc, ale ogółem jestem raczej taką osobą, lubię być niezależna. Nie lubię się prosić kogoś o pomoc. Jak mam się gdzieś przetransportować, to nie lubię prosić kogoś, sama po prostu sobie to wszystko ogarnę, więc tak akurat tutaj strzeliłam taki pomysł, bo taki przykład, bo nie mam samochodu aktualnie i nie lubię prosić, żeby ktoś mnie gdzieś zawiózł i wolę sobie podjechać autobusem. Lubię być niezależna, tak? Nie lubię się prosić, więc Kasia, tutaj też bardzo dobrze trafiłaś. Następne, Agnieszka. Sysia, bardzo Cię lubię, założenia na Twój temat. Dużo się uśmiechasz na co dzień, w życiu prywatnym rzadko się kłócicie z mężem. Dużo się uśmiecham na co dzień, no może w porównaniu do innych dużo się uśmiecham, bo faktycznie jestem raczej uśmiechniętą osobą. Ale też mam takie momenty, że się nie uśmiecham, jak już wcześniej powiedziałam. W życiu prywatnym rzadko się kłócicie z mężem. Ten rok nie jest może najlepszym, jeżeli chodzi o takie relacje damsko-męskie, ponieważ podczas budowy domu to jest bardzo trudny czas dla nas, więc przy urządzaniu też mamy różne sporne kwestie i to jest normalne. Myślę, że po prostu jak się kłócimy razem, to jest to gdzieś tam w granicach normy. Następne założenia tutaj Aleksandra. 4 założenia. W pracy jesteś typem zadaniowca i jesteś bardzo dobrym pracownikiem. To prawda, jestem bardzo dobrym pracownikiem, tak też powiem nieskromnie. Jestem typem zadaniowca zdecydowanie. Uwielbiam, jak mam zadanie. Dążę do celu, żeby te zadanie skończyć. Nie lubię mieć nieskończonych zadań. Nie cierpię po prostu, jak mam 3 zaczęte zadania i żadne nie jest skończone, więc zdecydowanie jestem typem zadaniowca. I myślę, że jestem dobrym pracownikiem, bo nie jestem taka, że tam chodzę na L4, jak mnie coś lekko zaboli. Nie mówię, że chodzenie na L4 jest złe, jeżeli macie ku temu powody, natomiast nie kombinuję, jak coś mnie boli, to po prostu idę do pracy i zaciskam zęby i pracuję. Więc jestem, myślę, że dobrym pracownikiem, bo nie uciekam gdzieś tam na jakieś L4, nie kombinuję. Jesteś uległa, czyli jak mąż powie, że chce beżowe ściany, to będą beżowe, a nie szare, tak jak chciałaś. W nawiasie na pewno wiesz, o co chodzi. Tak, wiem, o co chodzi. Faktycznie nie wiem, skąd to by wnioskowałaś. Może już gdzieś tam coś mówiłam na YouTubie na ten temat, natomiast faktycznie tak jest, że jak mój mąż powie, że on chce beżowe ściany, a ja mam marzenie, żeby były szare,
to te ściany będą beżowe, bo mój mąż ma silny charakter i po prostu jak on sobie postanowi, to tak będzie. Natomiast potrafimy dojść do kompromisu w różnych sytuacjach, więc kiedy już za dużo jest tak, jak on chce, to ja mówię twardo, że za dużo jest tak, jak ty chcesz i teraz bym chciała, żeby było troszeczkę tak, jak ja chcę. Więc w przypadku urządzania domu faktycznie jest dużo takich kompromisów, ale na przykład jeżeli chodzi o czarny sufit napinany, kto oglądał, to nie miałam tutaj za dużo do gadania, bo ja chciałam biały sufit napinany, bo podobał mi się ten efekt takiej tafli odbijającego się światła, natomiast mój mąż powiedział, że będzie czarny, koniec, kropka, i nie miałam nic do gadania, więc po prostu został czarny, więc wiem, o co chodzi, jestem uległa tutaj, jeżeli chodzi o męża. Czasami kupujesz kiczowate, słabej jakości lub słabej jakości jedzenie ze słabym składem rzeczy tylko dlatego, że są tanie. Zgodzę się, że jeżeli chodzi o jedzenie, to nie mam zbyt dobrych nawyków żywieniowych. Chcę, jakby cały czas działam, żeby to zmieniać i robię małe kroki, eliminuję pewne rzeczy, nie kupuję jakichś już słodyczy, w ogóle praktycznie nie kupuję słodyczy, chyba że dla męża tam na budowę coś kupuję z takich słodkich rzeczy, ale faktycznie czasami kupuję jakieś jedzenie słabej jakości, tylko dlatego, że jest tanie. No tak, patrzę na cenę z racji na to, że jestem oszczędna, to kupuję coś taniej, ale myślę, że jak już będziemy mieszkać w nowym domu, to ja już nie będę miała takiej presji jakby gdzieś tam z tyłu mojej głowy, że warto oszczędzać, bo oszczędzam na jakiś cel w postaci domu. Nie wiem, wydaje mi się, że nowy dom to będzie trochę nowe życie. I chciałabym to zmienić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że czym się karmimy, to później, jeżeli jemy zdrowe rzeczy, to jesteśmy zdrowi, jeżeli jemy słabe rzeczy, to później organizm jakby nam tym samym się odwdzięczy, a ja bym chciała długo i zdrowo żyć, ja i moja rodzina. Więc stopniowo zmieniam te nawyki i myślę, że będę dążyć do coraz to lepszych jakby decyzji zakupowych, spożywczych. Też bardzo lubię pokazywać Wam, co kupuję, bo czasami są jakieś komentarze, że nie kupuj tego i faktycznie wiele rzeczy nie kupuję dzięki Wam, bo zauważyłam, że jakiś tam skład jest straszny. I ostatnie założenie. Momencik, ostatnie, tak. Jesteś bardzo życzliwą i ciepłą osobą szanującą innych. Ja już to powiedziałam jakieś parę minut temu. Ja nie jestem idealna, tak? Ja mam czasami złe dni i jak ktoś mnie wkurzy, jak ktoś wejdzie w moją jakby taką sferę prywatną, to ja nie jestem miła. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi się wtrąca do życia i wtedy nie jestem miła, nie jestem ciepła i jakby tracę do kogoś zaufanie, szacunek, więc ogółem jestem życzliwą osobą, życzę wszystkim jak najlepiej, ale w momencie, kiedy ktoś mi zaczyna jakby w moje życie ingerować i za dużo się pytać, oj, jak ktoś mnie za dużo pyta, nienawidzę tego, jak ktoś mnie zaczyna wypytywać i robi mi wywiad, pyta, czy to, tamto, siamto, nienawidzę tego, więc ja ogółem mam gdzieś tam swoją taką granicę i po prostu jestem życzliwa do momentu, kiedy ktoś nie przekracza moich granic. Ogółem jestem życzliwa, ciepła, tak. Szanuję innych, oczywiście, oj, bardzo szanuję innych, inne jakieś orientacje, mam pełen szacunek do tego i do innych poglądów. Zawsze każdemu mówię, no masz prawo do tego myśleć inaczej niż ja. Okej, to są wszystkie założenia na mój temat. Bardzo Wam dziękuję za to, co napisaliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś założenia na mój temat, których jakby tutaj nie poruszyłam, to napiszcie mi w komentarzu, z chęcią przeczytam. Może w komentarzu odpowiem albo gdzieś tam w jakimś kolejnym vlogu. I tak jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych, to ten początek roku będzie dla mnie bardzo trudne z racji na to, że wiecie, przeprowadzamy się i trzeba bardzo dużo rzeczy załatwić, ogarnąć, przeprowadzić się, spakować, urządzić. Może być tak, że ja po prostu jakby nie wyrobię z filmami i ja bardzo Was za to przepraszam, ale później to nadgonimy. Także mówię Wam po prostu, bo jest tam między nami jakaś relacja, jesteśmy w stałym kontakcie, więc dlatego chcę, żebyście byli spokojni, że jest wszystko okej, tylko po prostu czasami nie ma warunków, żeby nagrać. Teraz mój maluszek śpi, dlatego mówię trochę ciszej, ale on za niedługo skończy tą drzemkę, także ja już powolutku kończę, będę montować z tego
vloga? To nie jest vlog, ten film z założeniami. Jeżeli Wam się podobało, moi kochani, to zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć! A w ogóle podcięłam sobie troszeczkę włosy, tak 2 cm. Myślę, że jest dobrze.